Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie węgierską dużą puszkę kolekcjonera z FIFA 365 2024. I co my tutaj mamy w środku w takiej puszce? 7 saszetek, 4 karty limitowane. Zobaczymy, ile będzie węgierskich limitek w środku. Ha, duże są. A z dużych mamy Halanda z Manchesteru City i Buka Saka Arsenal. Z małych Lagator i z Interu Barella. No tutaj węgierska drużyna Debreczeni nie. Uczestnicy, nie uczestniczy, bo nie ma kart, więc będzie pojedynek tych trzech: Manchester City, Arsenal i Inter. Zobaczymy, czy jakieś rarki wpadną, bo w tych dużych puszkach bardzo często wpadają. No i pierwsza saszetka. Mamy fansa Wandajka z Liverpoolu. Następnie Enzo Perez Time Machine River Plate. Wazoweczka z Atletico Oblak. Marsylia Kondogbia Juventus Wlachowicz i Barcelona Gündogan. Marsylia fans favorite Klaus. Manchester United Magician Eriksen, Homegrown Gavi, Barcelona, Buta Eintracht, Max Eintracht i Inter Stankowicz, Bramkarz, a więc prowadzi teraz Inter tutaj. Fans favorite Murphy. Newcastle, logo Barcelony i jest Arsenal, Martinelli z Milanu, Krunic, Barcelona, Balde i Lazio, Patrick, Benfica, kapitan Otamendi. Z Milano Titan, Tomori Cataldi Homegrown Lazio Pope Newcastle Harid Marsilia i Barcelona Christensen. No zostały tylko trzy. A Manchester City bez punktu jeszcze. Double Trouble River Plate De La Cruz Barco. Time Machine Witzel. Atletico, Titan Gabriel Arsenal i drugi punkcik. Benfica, Ausnes, Milan, Selemakers i Sadio Mane, Bayern. Double trouble Marsylia, Klaus Rongier, Dominator Rashford Manchester United. Aliendro River Plate, Unashi, Marselia, Saint-Maximin, Newcastle i z Liverpoolu Alison. Więc na razie mamy klarowną sytuację, prowadzi Arsenal drugi Inter, trzeci Manchester City i zostaje ostatnia saszetka. Double trouble Benfica, João Mario Rafa Silva. Giant Kazemiro Manchester United Logo Liverpoolu Milan No jakby tu był Milan To by było zwycięstwo Junior Messias Kokciu Benfica i Marcos Alonso Barcelona Czyli moi kochani Najwięcej kart wpadło dla Arsenalu. Zwycięstwo, drugie miejsce Inter i trzecie Manchester City. Także dajcie znać, co myślicie odnośnie tej dużej puszki węgierskiej, gdzie było 7 saszetek. No dużo mniej niż u nas, bo u nas mieliśmy 9 albo 10, 10 chyba, czy 9, a w nordyckiej było 10, tak, a u nas 9, więc tutaj najmniej, jeżeli chodzi o węgierską wersję. No i powiem Wam, że te duże Karty, no, to tak średnio, że one są w środku włożone, bo rogi niestety są pozaginane. Nie mają tutaj do końca miejsca w takiej dużej puszce te duże karty. Dlatego, no, jedna strona tych rogów jest troszkę taka pognieciona, ale najważniejsze są te małe, oczywiście, te węgierskie. A tutaj jest w miarę ok, tak więc. To tyle moi kochani, dziękuję za oglądanie tego odcinka, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.